zbliżające do herbaty, mam na celu imitację. Możemy? Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Koktajl TV. Dzisiaj na warsztat weźmiemy jeden z najbardziej popularnych klasycznych koktajli. Popularny do tego stopnia, że swojej nazwy użyczył szklance, w której jest podawany. Old Fashion. Pierwsze wzmianki na temat tego koktajlu sięgają już 1806 roku. Największy wzrost popularności tego koktajlu przypada na czasy prohibicji w Stanach Zjednoczonych. To wtedy pito go w ukryciu, jego kolor i dekoracja owocami, zazwyczaj skórką pomarańczy, miała imitować pitą herbatę. Oczywiście w czasach prohibicji picie alkoholu było zabronione, dlatego każdy próbował przechytrzyć spadających do lokalu strażników. Chociaż już od ponad 200 lat receptura jest praktycznie niezmienna, dzisiaj zaproponuję Wam własną wariację podania tego koktajlu. Zaczynamy! Na początku przygotujemy bazę, którą będzie kostka cukru. Do tego dodamy 3 krople angostury bitters, czyli gorzkiej wódki ziołowej, która podbije smak i uwolni dodatkowe aromaty naszemu koktajlowi. Całość uzupełnimy 3 kroplami wody. Staramy się wszystko rozmieszać, aby uzyskać syrop. Następnie do przygotowanego syropu dodamy 50 ml bourbonu. No i oczywiście lód. Lód będę dodawał stopniowo. Cały czas mieszanie. W czasie naszego mieszania zaromatyzujemy szklankę, z którą dodamy Old Fashion, herbatę pomarańczową. Oryginalnie robimy to za pomocą smoking guna, jednak pokażę Wam domowy sposób, jak nadać dodatkowy aromat naszemu koktajlowi. Kiedy nasza szklanica nabiera dodatkowych pomarańczowych aromatów, my nadal mieszamy na środek. Najfajniejsze w całym przygotowaniu jest to, że podczas mieszania czuję te wspaniałe aromaty, które unoszą się prosto ze szklanicy do moich nóg. Myślę, że koktajl jest już gotowy. Szklanicę uzupełniamy świeżym lodem. I możemy przelać na koktajl. Dodatkowo wzmocnimy aromaty znajdujące się w naszym Old Fashion oryginalnie dodawaną skórką z pomarańczy, z której dodatkowo wyciskamy olejki eteryczne do środka naszego koktajlu. W ten oto prosty sposób przygotowaliśmy wędzony pomarańczową herbatą Old Fashion. Jak widzicie, naprawdę przypomina herbatę. Sprawdzimy, jak smakuje. Nie bez kozery jest to jeden z najbardziej znanych koktajli klasycznych na świecie. Jest to naprawdę idealny odpowiednik dla tych, którzy nie lubią picia whisky czy bourbonu w czystej postaci. Spróbujcie tego w domu. Przy okazji nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, bo w kolejnych odcinkach nie będziemy tylko wędzić, ale będziemy robić takie rzeczy, o których Wam się nawet nie śniło. Już ja sam nie mogę się doczekać. A tymczasem Old Fashion. I co? Muszę uciekać, bo pan operator już tutaj mi powiedział, że mam modestą porcję. Niestety, ta jest moja. Do zobaczenia, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemanko!